jeśli pozwolą mi na to różne moje sprawy, które muszę pozałatwiać przed wyjazdem, to na pewno w przyszłym tygodniu, w piątek czy tam w czwartek będę w samolocie do Los Angeles. Jakie to uczucie trzymać dyplom z nominacją do Orów? Bardzo przyjemne uczucie, szczególnie, że jest to nominacja od środowiska filmowego. Zawsze to jest jakiś taki wyjątkowy moment, myślę, w karierze każdego filmowca, zostać docenionym przez swoich kolegów i zdobyć taką nominację. A czy już wiesz, gdzie powiesisz taki dyplom? Ja akurat miałem to szczęście w swojej karierze, że dość sporo takich dyplomów otrzymałem, co jest zawsze bardzo miłe, więc dołączę do mojej takiej półeczki, gdzie tam sobie to te nagrody trzymam. A jakie były twoje pierwsze słowa, jak usłyszałeś nominację do Oscarów filmu IO? No to była wielka radość. Mieliśmy przyjemność być zaproszeni do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i tam wspólnie z całą ekipą i z ludźmi z Instytutu oglądaliśmy na żywo ogłoszenie tych nominacji. Myślę, że podobnie jak wielu moich kolegów i koleżanek, którzy robili ten film, duża ulga, że się udało. No to taki kamień milowy dla tego projektu i też dla polskiego kina. I to jest taki sukces też jakby nas wszystkich trochę, całego naszego środowiska, że mamy w sobie tą siłę, że możemy ten film raz na jakiś czas, polski film, w końcu po latach gdzieś tam przez to ogromne sito, jakie przy Oscarach się odbywa, gdzieś projekt polski doprowadzić do nominacji. I oczywiście gratuluję wszystkim moim koleżankom i kolegom. To piękny był moment dla polskiej kinematografii. A czy wybierasz się na Oscar? Tak, wybieram się. Jeśli pozwolą mi na to różne moje sprawy, które muszę pozałatwiać przed wyjazdem, to na pewno w przyszłym tygodniu, w piątek czy tam w czwartek będę w samolocie do Los Angeles. Trzymam kciuki za Oscary i trzymam też kciuki za twoje nowe projekty zawodowe, bo będziemy cię pewnie niebawem widywać w kinie, na małym ekranie. I to. W zeszłym sezonie pracowałem bardzo dużo. Zrobiłem kilka projektów. W sumie to był najbardziej pracowity sezon w mojej karierze. I no, zanosi się na to, że ten będzie równie pracowity, więc myślę, że widownia nie zdąży się znudzić. Mam taką nadzieję. Przez różne media, różne platformy to się będzie można zobaczyć mnie w kilku projektach, więc serdecznie zapraszam. I trzymam kciuki. Dziękuję. Nie dziękuję się, w sumie nie dziękuję się. Nie będziemy chyba przesądni, nie jesteśmy takim narodem chyba. Nie dziękuję, ale na pewno będziemy wdzięczni za wsparcie i za trzymanie za nas kciuki. I oczywiście prosimy wszystkich członków Akademii Oscarowej o głosowanie na nas. Wiem, że z Polski jest duża grupa, więc jest nas też tam w tym gremium coraz więcej i liczymy na głosy naszych współtowarzyszy niedoli. Oczywiście, bo wszyscy jesteśmy dumni, że mamy taką nominację, a co dopiero jak dostajemy nagrodę. No, nominacja jest wielkim sukcesem już. Zdobycie nagrody to jest no, na pewno duże wyzwanie promocyjne, duże wyzwanie dystrybucyjne i wszyscy walczą o to, żeby tak się stało. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie.